MPWiK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Wolę powtórki niż mecze na żywo, bo budzą mniej emocji i znam już wynik, mówi Janusz Kubot, ojciec pochodzącego z Lubina polskiego tenisisty, który dziś w ćwierćfinale Wimbledonu zagra z Jerzym Janowiczem. Otwarcie przyznaje, że na tenisie się nie zna, a o karierze syna bardziej zadecydował przypadek niż on sam. Tuż przed historycznym ćwierćfinałem wielkoszlemowego turnieju z udziałem Polaków z tatą Łukasza Kubota rozmawiała Krystyna Huzarewicz. Janusz Kubot wczoraj powołany został na stanowisko trenera drugoligowego KS Polkowice. Dziś, w dniu, w którym jego syn rozgrywać będzie jeden z najważniejszych meczów w karierze, poprowadził pierwszy trening z zawodnikami polkowickiej drużyny. Fajną rzecz zrobił, że jest tutaj, gdzie jest, dużo punktów i jest teraz szansa, żeby grał właśnie w tych dużych turniejach, w głównych turniejach, nie musiał się przebijać przez te eliminacje. Dla niego to są bardzo ważne punkty i myślę, że bardzo mu były potrzebne. Także pod tym względem się bardzo cieszymy. No, jest w dobrej dyspozycji. Najważniejsze, że jest zdrowy. Mam nadzieję, że kibicom stworzy dzisiaj ciekawe widowisko i że wszyscy będziemy się cieszyli z tego widowiska. Tato tenisisty z Lubina przyznaje otwarcie, że nie zawsze ogląda mecze syna. Rzadko oglądam Łukasza. Bardzo się denerwuje i co innego, jak gra na Davis Cupie, tam gdzie jest atmosfera, idziemy, kibicujemy, jeżeli jest to szansa na żywo. Natomiast zazwyczaj oglądam to już z tych powtórek, na spokoju, jak już wiem, jaki wynik jest i chłodno można na to spojrzeć. Natomiast szczerze mówiąc, w ogóle się nie znam na tenisie, nie gram w tenisa i nie ma takiej możliwości, żebym ja to analizował, mu coś tam podpowiadał i tak dalej. Mecze na żywo zdecydowanie woli oglądać mama Łukasza, która dziś przed historycznym ćwierćfinałem nie chciała wystąpić przed kamerą, żeby nie zapeszyć. Mama bardzo mocno kibicuje, nie odpuści tutaj wszystkie te relacje znam jakby z pierwszej ręki od strony żony. Lubinianie i chyba cały region wierzą, że dziś ta polsko-polska potyczka na kortach Wimbledonu zakończy się zwycięstwem Łukasza, a jeśli tak, na pewno nie zabraknie kankana, którym kończy każdy zwycięski mecz. Myślę, że mu to dobrze wychodzi. Tą koordynację ma niezłą i tak właśnie te przygotowanie motoryczne ma fajne. Janusz Kubot skromnie przyznaje, że o karierze syna zadecydował przypadek i sąsiad. Przypadek. W Lubinie kolega z bloku, gdzie wcześniej grał, on go zaprowadził. Także ja tam nie mam nic wspólnego z tym. Ale nie chciał pan, żeby został piłkarzem? Pani w Zagłębiu, najmłodsza grupa wtedy, która zaczynała trenować, to byli 10-latkowie, a Łukasz już w wieku 10 lat już wygrał takie nieoficjalne mistrzostwa Polski, także trudno go było przekierunkować na piłkę, jak było widać, że on sobie świetnie radzi w tym tenisie. No to życzymy powodzenia. Ja trzymam mocno kciuki. No, nie chcę dziękować, nie chcę zapeszyć. No, ja w ogóle wszystkim kibicom życzę tego, żeby był ekstra mecz, żeby było dużo emocji sportowych. Fajnie, że któryś z Polaków będzie w półfinale.
Trzymamy kciuki za Łukasza, ale jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że wiemy, że ten ćwierćfinał wygra Polak.